Татарская. Fajna, suka. Pierwszy mecz z teamem. Jakim, czekajcie. Ty, ale się nie PNTD. odpalił jeszcze. Spory. Właśnie, kto gra kurwa w ogóle? PNTD i... Jak się mówi? Oni zużyli 5 końca? Bobry. Czy no wiesz, poziom jest aktualnie Silver Tatarskie. 3. Co? Prosić was jeszcze, kurwa, na sukę. Pierwszy mecz z teamem. Mech, przypadek. Okej. Zajebałem basa. A który team jest który? Chciałem, że team 2 to są TNTD. TNTD. Szczerze, że... Freckles to jest PNTD chyba. Tak, PTND to jest Freckles tam, czyli to jest pierwsza A, drużyna. dobry. Dobry to jest ten Odinio. Tak, Dobra, Odinio. widzi. Czyli tutaj potężny zespół Silver 3, Silver 1, Unranked. No i PTND. Może to smurfy. Tak. Tak, bo 30 level. Ostatnio też była Nie, kaseta nie. ja. Nie, bo tego Silvera. PNTD, czy PTND to... Tego jednego wzięli tak z dupy. Mi gracza. O. Czyli mi się wydaje, że to nie jest smurf. Tak jak my samą drużynę. Może oni go tak... Że grali tam podobno piątkę, wiesz, starali się chłopaki. No chuj. Chciałbym rozpocząć, kurde, tę mecz, ale widzę, że ma osoby w obrach. Zobaczę sobie, czym grają. User joined your channel. Co jest kurwa? To chyba hafta nie ma na tym kanale. Co to kurwa było? Weź Czekaj. kurwa, kurwa, Kondycja naprawdę kanału, pozwolenia, dołącz, kurwa, daj na milion. 100, zatwierdź. ktoś miał chyba VPN-a jakiegoś ustawionego, bo był z Brazylii. Nie wiem, co to był, ale no. Channel edited. A przynajmniej coś ciekawego było na tym streamie w końcu. Ta, dymy. Ta, szocik leci. Ci powiem, że tydzień temu to mogłem komentować w sumie walki brązów. Ale było fajnie. Wiesz, dzisiejszego dnia będziesz. A nie szło. Poziom wyższy. Tak, bo stop przemocy wszedł do gry i wyszedł. Się kurwa. O, ten chyba znowu wbił. No bez kitu, chłop z Brazylii. No nie? Brazylia. Dobra, jest piątka. Dwie piątki. Co się dzieje? Pany. Trzeba zmienić scenę. Lecimy. Ciekawe, czy oni... Czy znowu target bany jak tydzień temu. Banowali po prostu mainy najlepszego gracza i tyle. Czy może jednak... Co w mecie jest? No i Kha'Zix. Ja włączyłem wszystko, czyli nie będzie żadnych dźwięków dziwnych ze... Nie zdążyłem sobie OTGG odpalić każdego gracza. Mam tylko czterech. Dobra, wystarczy. Ja słucham. A target bany lecą? Tak mi się wydaje. Chyba tak. A nie wiem, co to... Chociaż nie wiem, czy ja sobie zbicie. Widziałem go dał. A jak go widzę, to wykręca 7. Mocno. Niko, to jest... Ban na metę.
A cały Niko ostatnio nerfę dostała. Ale cały czas ma 50. Polo DS, Spox. 52% i radia ma cały czas. Czy jakiego? Nerfić sobie i tak. Gana. Ciekawe, czy zobaczymy nową Kaylee. W sumie... Powątpiewam. No wiesz, mecze trwają tutaj po 40 minut około nawet. I w sumie Kaylee by w lejcie mogła... Ale Lucian, w razie od Freklesa. No w sumie nie jest dziwne, że tak długo trwają, bo w sumie ludzie na tym poziomie nie potrafią gierek kończyć. Widziałeś ostatni mecz? Jeśli mają przewagę. Nie. Szkoda. Mieli wejście do Nexusa otwarte w sumie. Mieli zniszczyć tylko inhibitor i jedną wieżę. Cofali się na bota i zniszczyli jeszcze bota przy okazji. Gra trwała do 10 minut dłużej. Cóż. Taki to jest poziom. Szykuj się na potężne rozgrywki. O, tutaj Dodge. Oj. Dodge poleciał. Zdodżowali gierka, jak zobaczyli Luciana chyba. O, następny wyszedł. To chyba. I chyba zmiana zawodników w drużynie czerwonej. Co jest, kurwa? Co on po angielsku pisze? Co jest? Co jest? To chyba Deku się szykuje. A oni nie powinni być na tym spiku? Ile oni subów mają? Wszystkich, kurwa. Czemu nikt jest to 8 typa? A chwila, to jest tej... Co jest? Ha, bo tu hasła nie ma. Na tym roomie. Nie, już jest, już wszystko jest zajęte. Ale nie, na ten, oni na lobby. Z randomem to startowali. Teraz jest wszystko okej? Okay? A! Ale to... Nie wiem. No nie pamiętam, co tam było, jakie tam były piki. No piki to był Lucian, a bany to była LeBlanc, Lee Sin, Morgana, od Red, od Blue bany były na Kha'Zixa, co tam jeszcze było? Yasuo, no. Lee Sin, Morgana, Niko, LeBlanca i Yasuo. O, i Neko. No, tak. Dobra, to był potężne rozpoczęcie tego meczu to było. I Kha'Zix. Ale dziwne, że oni w sensie, że od razu nie zdodżowali, bo... jak mieli tego randoma. Właśnie... Tak, ale... Co, oni na tym spiku nie siedzą? W ogóle... Siedzą na Discordzie. Czemu ich na tym spiku nie siedzą? A, na Discordzie. Tak, jeden lider musi być na tym spiku, a... Zresztą musi na tym... Mhm. Tak przynajmniej ustalili to... Organizatorzy, ja mam to w dupie po prostu. Niech chcą, to są. Ale to śmiesznie wyglądało. No i to Marko. Nie było Lee Sin, czy Lucian był pichnie? Co oni tam jeszcze pichnęli? Lux. Red. O, Lux. Simus. Ciekawe, czy to będzie Lux na supporta, standardowo. Nie, wątpię. Tak zwany Egil. Nie, to Nami była pikienta, ci powiem. Nami albo taka...
Przynajmniej niczego innego. O, tutaj pik na Veigara. No, jeśli Lux się z nami idzie, to w sumie Vegard ma przekurwione troszeczkę na No idli. trochę tak. Mała. A później to będzie kałerkę i będzie miał. No chyba, że będzie miała Banshee albo Zonię. Zależy też, jak nasza Lux będzie skillshoty trafiać. Bo tej ranga Silver 3 nie wróży zbyt dobrze. O, ważna uwaga. No tak, bardzo ważne, że niestety poziom będzie w okolicach. Osceluje w okolicach Irona 4. Nawet bym niżej, kurwa, jakąś rangę tutaj dał. Ale tam Diaksa ktoś miał chyba. No miał to, no tak, z tego teamu pierwszego. Bobrów. Tak, nie. Tak, z Bobru Dobra. miał diament, a z tego PT. Jak to się. PTND. Paki. I drużyny na szybko. 5 minut przed meczem chyba. Riven, Thresh, Lux. O, bym powiedział, że taki team po solo kolejkę. No trochę tak. Tylko ten teraz trochę nie pasuje. Czy by co? Panowali Brauma. Bardzo by Braum przy Lucianie. Czy ban? O, pomyśleli, pomyśleli. Ej, Wayne. Thresha, Wayne. Ten ban na Twitcha trochę nie zrozumiałem, bo w sumie Lucian niszczy Twitcha na lane'ie. Jeszcze Twitch średnio działa z Thrashem, to już w ogóle. Wiesz, no co ja ci mogę powiedzieć? To jest lepsze niż LCS-y. To jest wyższy poziom. Tego nie zrozumiesz. Nikt tego nie zrozumie. O, tutaj Darius. się O, skończyło. Widzimy Darius! Darka. Darius i... Darius. A w ogóle Riven na dżungli. Ano. Smitem, Chyba, kurde. że będą się swapować. No, chyba, że się słapną. Ale kurde, Riven na dżungli na taki to... No mówię, lepsze niż LCS-y. Darius chyba przygotowany na dominację linii. O. Karma i. A na Kane będzie, dobra, No czyli i będzie Kane. swap. Słab będzie, no. A już wierzyłem w to, że będzie. No Czy nie? też współczuję Riven na linii. Tak. A je. Mister Wu Nie. tutaj zawyża poziom meczu. Gold 2. I dobrze, mamy. W sumie dwa teamy wyciągnięte z tak naprawdę solo kolejki, no bo. Kompa tutaj nie widzę. Znaczy. Botlane ma fajny poke. Z karmą. Tarczę daje To Lucianowi. prawda. Veigar, no to Veigar. To nie, co się stanie z tym. Gdzie? Echab na dżungli Xin'Zhao będzie wygrywał do szóstego poziomu. No i Darius na topie. No i tutaj będzie. Tutaj może być śmiesznie. Bo jeśli Riven nie będzie grała defensywnie, no to Darius ją po prostu gwałci na linii. Też ciekawe, na jaką formę się zdecyduje Kane. Bo tu nic nie wiadomo. Się wydaje, że tak Shadow'a. To, że mają Veigara, Luciana i Karmę. Osobiście poszedłem do tego Rustem, ale. No, raz by był chyba lepszy, bo jak grają z Xinem, no to trudno będzie wjechać, jak Xin ma ulti. No i teraz 2,5 minuty czekania, bo spectator delay. To jakaś profesjonalna analiza. Tak. Nie no, Kane raczej poleci tego, Rasta, bo no, z Veigarem i Xinem nie ma szans, żeby cokolwiek zrobił jako Shadow Assassin. Czy to też nie wiadomo, co tutaj się. No, nikt nie wie, co tutaj się będzie działo. Nawet ja obstawiam, że Lucia może pójść pod AP. Ja jestem w stanie to nawet przewidzieć, że może tak być. Ja jestem gotowy na wszystko. Nawet Lux pod AD może pójść. Podaj tutaj nazwę drużyny, Bobry. Niestety nie mam dostępu do tego. Tym się zajmuje ktoś inny, żeby opierdziana.
Nasz organizator No streamka streamu zlagował. Tak? O. Pało, żeś... Nie no, co działa? Nie, gra po prostu. A tam bo zatabowałem. Czasami to działa, że dalej tak gra idzie, a czasami... Tak mają minutę czasu jeszcze. Już może pierwsze flagi tam w meczu są. Nie. Nie, ja bym powiedział, że się jeszcze ładuje. Ej nie, diament jest w tym, w PTND. To teraz sprawdziłem, ten Base Nuts, Red Fox, Xinzao to jest Jax. No to ci powiem, że dżungla, najwyższa ranga, to może być carry. Tego z no. To też nie wiadomo, bo w sumie jeśli było stać reset rank, czy na... nie, czy był, czy jeszcze będzie? Nie, będzie dopiero 30 marca chyba, czy coś tego typu. Nie wiadomo, czy tego diamenta nie wiem przez to, że nie, zagrał 20 meczy i ma diamenta. A co nie miał golda na przykład. To jest diament na flexie, na solo na P1. Okej. Okay. Dobra, flexu nie liczymy po prostu. Się nie liczy flexu. No, w flexach to nawet moja znajoma tu. O, gierka się zaczyna. Trzeba zmienić cenę. No i tak, no mamy... Nawet skiny mają, proszę bardzo. Lucian jest mainem, tak samo jak Darius Xinzao. Tak samo jak Thresh. Kane też jest mainem, widać. 700 punktów na Threshu. 0 punktów na Kane'ie. Oj... Możliwe, że to jest nerf, tak szczerze. Gra pod Dark Harvesta Kane'em, czyli będzie szedł pod Shadow'a raczej. Shadow Assassin, no. Czyli Shadow Assassin jak... Kane. Czyli... Jakby chciał grać Rasta, to by wziął Conquerora. Ja się nie wypowiadam, bo ja wbiłem 3 na Kane'ie z Dark Harvestem na Raście. Czasy. Tak? No, ale to przed Conquerorem. No, nie no, tydzień po. Bo nie, potrafi, nie potrafiłem się zamienić, bo ja... Czasami potrafię piknąć tego Shadow'a nawet tylko na dwie postacie, bo... W zależności jaki team mają przecież. Dobra. Oczywiście trzeba Fogboard wyłączyć. Hardboard włączymy, żeby widzieli, co się dzieje. No i tak. Pauza. Od razu mamy pauzę. I taktyczna pauza. Nie wiem, kto to wziął, ale przeciwnicy są już w szoku. Freckles wziął pauzę. Tutaj ewidentnie... Tutaj zawodnik ma problem z ustawieniami. Przed do kibla. To jest taka opcja. Jak ostatnio. Nie no, na czacie pisze, że chwila ustawienia. Ty to ten Flexes może nie gra na swoim koncie, dlatego musisz mieć już opcję. A może Bola konfiguruje? Cheatera nie widziałem jeszcze nigdzie na tak. Ja osobiście Cheatera w LoL widziałem raz. Jak Sera przez pół mapy rzucał QE. To był jedyny raz kiedyś dzień takie coś. I to był w moim teamie na szczęście. Ja nigdy nie widziałem gościa, który... No, Zirafę to zazwyczaj. W sensie, no zazwyczaj jak ktoś skryptuje, no to gra z Irafem albo Kog'Mavem i dożyje wszystko. Ready. Chyba akcja? Czy my? Jednemi team w szoku, nie wie co napisane na czacie. Chyba się jeszcze nie spotkali z Pazą. Nie wiem, tutaj 30 minut siedzieć? Ja podziękuję. Ja sobie pójdę, nie wiem, kurde. A basy pójdę i wrócę od razu. Ready, jest ready. Jest, lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy z chłopakami. No i czy będzie invade? Czy się zdecydują na coś takiego? Resz... No invade ze strony drużyny niebieskiej by dobrze wyglądał. Jest invade, będzie invade. Wszyscy ruszają w stronę bota. Robisz to dosyć ciekawe. Znaczy drużyna niebieska defensywnie ustawiona. Chyba... Widać, że trenowali to. O, Lucian. No Luciana, czy też użyje flasha i Q? Nie, wycofałem się.
Nie, osrana zbroja. Już myślałem, że jakieś place'y, kurde. A tu chuj, no. Powrót do rzeczywistości. Rhaegar tutaj ładnie stoi. Patrzy na rzekę, nie wie co zrobić. Na razie, no, owe pierwsze minuty. Tutaj Rhaegar obserwuje ważkę. Tak. Jak lata po krzaku. Taka ciekawostka. O, Riven. Z wszystkich meczów, jakie to były względy, jeszcze nie było Invade'a. Czekam na to, bo to może być po prostu puszczone 10 fleszy w ciągu 3 minut i to było coś ciekawego. O, Riven tutaj. O, Riven ma problemy, a czy uciekł jak czy przeskoczy? Przeskoczyła! A, przeskoczyła. Main Riven. Widać jakiś main. No. Adam Małysz. Potężny zawodnik na Rivence. Jest dobrze. Kaynot Blue, Zinnot Reda i teraz pytanie. Czy będą się bili na dżungli? Co weźmie drugie Kayne? Czy E czy Kayne tutaj chyba schodzi na level 2 ganka. Tak. Chociaż? Nie. Nie, tak. Tak. Gank. Tak. Schodzi. Czy uda się drużynie niebieskiej zabić Thresha? Dobrze, o, tak. Po Thresha. Hugot w Thresha, ale nic to nie dało. Kayne... Dobry gank. Żabę robi. No, zwojstowany flash od Kaisy. Ty załóż wybiera presję i Kayne nie podejmie walki z Zao, no bo ma życie. W sumie bez Kayne Zao na pierwszym poziomie nie miałby szans żadnych. No jeszcze z tym Dark Harvestem, gdyby miał Conquerora, to może chociaż mógłby cokolwiek zrobić. Ale no... Ładnie. Tutaj połki lecą na bicie. Dominacja od PTND to był obry był? Tak, czerwony. PTND. Nie, czerwony to obry. Tak? A no, tak, czerwony to obry. Sorry. Więc tutaj chodzi na red buffa. Obry w opałach. O, skorbo. O, złapana karma. Oj, czy to heal? Uda się drużynie czerwonej? Nie udało się. Czy skorborda ogarnąć przy okazji, bo też tutaj są moje problemy. I Kayne chyba oddaje first blooda. Nie, flash. Bez flasha. I Riven. Czy, o! Czy uda się zabić? Zabiła? I Riven first bloodem. Teraz pytanie, czy... Tarius nie dogoni Riven. Ciekawie się zapada ten mecz. Riven z Redem podchodzi do Dariusa, no i go wygrywa trade'a z nim. Ten mecz w ciągu 4 minut jest bardziej ciekawy niż wszystkie mecze z tamtego tygodnia. To się dzieje. Więcej czasu na treningi musieli tego dać, ewidentnie. No dobra. Bo z tego co widziałem po historiach, są to parę graczy, to nie grało od roku. Ale... No... To tylko taka ciekawostka. Poważne przygotowania. Na customach może screamy grali. To nie widać. Karma tutaj... Potężnie obija. Haj ze stresza, no. Event, czy będzie się biła? Ten nie. Cały czas się to zintraduje. Jakiś połgot nie leci. Tadeusz się musi wycofać. A Riven gra z Ignite'em, czyli... Zależy za sytuacja aktualnie. Miał więcej expa raczej, ale... Ten kaski. W sumie jeśli ta skarma trafi Q i Lucian trafiłby... Flesza to by Szumar. Motrasz ma cały czas flesza. Karma jeszcze Ignite ma. Ale czy zdąży wykastować tego flesza? No karma, Erka, Lusko i Ignite raczej by zabiło tego Thresha. I Kayne no, na Thresh ganku. Na low. Kayne chodzi. Na... Udaje im się zabić. Oj, cofane Q. I tyle. Tyle byłoby z ganku. Odpuścili. Kayne dostał stacka na Shadow Assassina.
Pewnie ucieszony, chłopak. Rivenka z gankiem. No, tu widzimy Rivenkę gankowaną. Wiecie, że tym zało się nie spodobało to, że Oleg od... I? Bita. A botlen czerwony będzie musiał za niedługo cofać. Jak nic nie zrobią, no to stracą parę plate'ów. Pięć się cały czas kręci na tej dolnej dżungli. Ciekawe, czy... jest w stanie zgankować. Ale Kai'Sa potężnie przegrywa z Lucianem z farmą. 37 do 57. Ale gang od Kayna. Zaczymy Thresh'em. Widzimy Thresh od Thresha. Ale to się dzieje? Niestety, huk, niestety. Thresh umiera, czy Kai'Sa Thresh zabija karmę i czy zdarzy zabić Luciana? Będzie 2 za 1. Nie, nie będzie. Thresh od Luciana. No to po supporcie dla jednego teamu i drugiego. No i w sumie Kane z asystą, z Kai'Są. A Lucian bez asysty. Ale... no ale znaczy, Lucian z killem. Z killem, nie widziałem, że ma killa. Tak widzimy to. Wymianę Riven... na top lane'ie. Riven czy zabije? Zabiła? Zabiła. O kurde. To jest silverowa moc. Potężne playstyle od Rivenki. I Kane dalej farmi. Nie no, Rivenka jest 8 gold. To nie silver. W sumie to jedno i to samo. Tak, tak. Gold 5-0 LP. No, gold 5-0 LP. I piątki nie ma, czwórka. Ale w sensie miał pod koniec S8. Aha. No w sumie taki no, silver tak. Akcja na bocie. I teraz hukiem nie. Nie. Nie ma. Niestety. X i Zao z czyszczy, no czyści wardy. Będzie chyba... nie, nie będzie próbować od linii, bo się puszczuje. Niestety. Xinzao aktualnie... co nie może zrobić? Tylko by tu, musiałby tą Riven gankować, ale czy Riven nie jebnie dubla wtedy? Bardzo prawdopodobne. Jak nastakuje sobie Conquerora, to raczej nie mają szans. Xin... tutaj chciał się bić, ale... wyszła Lux. Widzimy engage od Luciana. No i chyba będzie. Chyba będzie kill, kill. A jednak nie. Heal od Kai'Sy. Flash od Xin Zhao. Podbicie będzie. O, chyba Xin będzie. Siedzi na tym bocie. Nie wiem, co się dzieje, ale dużo się dzieje. Xin splashował miejscu. Chyba to był miski. Potężny flash to. I chyba Lux tutaj będzie pała zabić. Jeśli trafi Q, trafiku. Jest... nie ma dynki, nie... nie udało się drużynie czerwonej. Ale czy to zabić? I nie. Kai'Sa umiera. Kai'Sa umiera. Misplay, misplay. No, dzieje się to trochę w tej grze. Na topie akcja była. Aż zdołali uciec. No i teraz Lux stoi w sercie. Pinuje enemy AD carry. Jakby trafiła ta Q, w sumie to żeby E waliło. Ale czy to nie, się raczej stanie? Nie ma tyle damage'u. Nie, tak naprawdę wiem, czy ma. Nie wiem, czekaj, po co ona gra, teraz pytanie. Nie widzę, pod kometa. A, no to. Niestety. Veigar, ile ma stacków? Tutaj na bocie widzimy przewagę dwukrotną w creepach od Luciana. O kur... no, to jest. Przewaga. Podchodzi na... Veigar... Veigar tylko 49 staków. Mało. Xin bije się z Thresh'em. Cieka, bo widzi, że... no, Thresh nie sprawdził Drake'a, a tam control wood stoi. Lejdzie Kayn. Poprawić. A jednak nie idzie na krawa tylko. Zobaczymy jak ten botlane. Lucian z inicjacją chyba, no. O, Lux się traduje z Veigarem. No i skoro nie wyjdzie. Veigar nic nie zadał. Lux. No Veigar 20 CS prawie do przodu, no 12. To dla Veigara. No zobaczymy jak se Lux
Radzi. Ten cały czas skripuje tutaj ładnie. No niebieski team dużo lepiej farmi. Tylko Riven ma przewagę nad Dariusem. No tak. Ale teraz jest podróżowy z fala, więc zobaczymy. I co no, przewaga w złocie 300. No tak niecałe 300 golda. Czerwona drużyna ma bardzo dobrą wizję na rzece. Mogliby to wykorzystać jakoś. Drake'a ale Kane w kontrolnej dżungli. Kane postawił Warda na Drake'u, czy Thresh. Ale nie zniszczył kontrolki, no. Też jakiś wyższy poziom. Chciałem tutaj cokolwiek z Kaizie. Może. Że wie, że jeden, bo trzeba tętkę. I czy Veigar zabije Lux? Nie. Zabrakło damage'a trochę. Tutaj Kane chyba będzie robił podejście. A jednak nie. No i teraz Lucian potężnie ubija Kaizę. I ale umiera! 600 golda dla Kaizy. Chodzi jeszcze Zin. Jesteś w stanie z tym. I karma zapada. Bardzo dobry hook. Karma bez HP. Będą dajować tego trasza? Chyba nie. Shinzao nawet. Będą. No jak na razie bardzo wyrównana gierka 4-4. 300 golda przewagi dla drużyny niebieskiej. Także zmisował E. Robi T-bugging na Riven. Riven w szoku, nie wie co zrobić. Darius widać bije mu tutaj Riven trochę. Dominacja Dariusa pokazana. Pokazał dominację już na nim. Niestety. Riven może tylko teraz wizyli. Leczu. Meczek się trochę uspokoił po tych akcjach na bocie, ale tutaj Riven już... Tu widzimy top lane. Zemsta. Zemsta to Riven. Darius spróbował odflashować jednak trochę za późno. Tak minimalnie. Jakieś tak, taka sekunda trochę po... A ruch stawia Q. Veigar 100 stacków prawie. No i mi się wydaje, że jednak team niebieski wygra tą grę bardziej late. Jednak jak Xin Zhao się zbuduje dobrze, Veigarem który teraz... Zależy. O! Gang od Xina. I flash od Lux. Veigar jest bardzo dobry w lejcie, ale no przykładowo Lucian jest trochę gorszy od Kaisa w lejcie, albo Riven jest lepsza od Dariusa. I gang od Kaina, o kurde... Tak widzimy flash trefa. I czy Darius jeszcze... Znaczy, Lucian, czy znowu jeszcze chce zabić Kaizę? Zabił Kaizę jeszcze. Czy zabije Kane'a? Tak, Kane żyje. Trash. I też... 3-0 dla drużyny niebieskiej. Tak. Piękny. Dobry, dobry counter gang od Xina i Xin teraz zmierza z kierunku Drake'a. Nie ma kto mu przerwać tego Drake'a, więc... Mało ten Drake wleci na ich konto. Czyli Drake to Mountain z takim teamem do puczy trochę. Że no w sumie Lucian i po prostu Xi mogą puczować. Darek znowu bije mu je. Może się dla niego coś źle skończyć. Ile jeszcze Erki nie ma, ani Ignite'a. T-bugging leci tej potężny od Dariusa. Riven ma to gdzieś, Riven dalej pokazuje, że ma więcej farmy, więcej killi. Riven ma już item do tego, Densa już ma. A Darius tylko Spidgen. No i buty ma no. Tabi ma. A ten Kane chyba będzie szedł jednak od Rasta. Widzimy Fage'a. Może pójść...
Znaczy... Rozpoczynam to, że on gra pierwszy mecz z tym Kane'em. Jest też opcja, że idzie pod Fade'a jako drugi ten, bo nie ma teraz po prostu tego ewolucji na tego Shadow Assassina. I po... myśli, że to jest dobry item na niego jako drugi. Z tego co patrzyłem po OPGG, to wydaje mi się, że Defoximus wziął Kane'a enemy junglerowi, bo enemy jungler jakby minuje do Kane'a, więc chyba tutaj był podebrany. Czy to ten teraz ma małe problemy? Na topie. Skład tutaj był wykonany. Teraz pytanie, czy Riven może ustać na tych dwóch botlanerów? Raczej nie, bo no nie wydaje mi się, że będę tam ustała, bo... No, Karma z Lucianem ma tak cholernie wkurzającą linię. Powinnaś na no bocie. Tak. Po prostu Kai'Sa dostawała nagle 250 HP z jednej umiejętności, bo tak. Ale niebieski zespół bierze Herolda i będzie z nim szedł na topa. Albo na mida. Na topa. Bo w sumie top turret będzie... No idę na topa. Czasie Kane. Kai'Sa i Peszem. Puszczony Herold. I... chyba... No ten fight może być wygrany przez drużynę czerwoną. Tak. Lux jeszcze podchodzi, no. Lucian. Lux zabija Karmę raczej. Autoatak. I chyba Lucian będzie musi spróbować zabić Thresha, zabił Thresha. Czy zabije Kai'Sę? Chyba mu się to nie uda, bo to tarczy. Nie. I Riven tam idzie z Threshem. Rhaegara. No i przewaga. Killak na. Czerwonego, ale w goldzie cały czas są 1000 do tyłu. Stawi mi ty Baron. Kane chyba czeka na formę, na spawnie. Tak. Rust, jednak Rust. Jednak Rust. I dobrze, że wziął Rusta. Bardzo dobrze. A 5 asyst, 0 killi. No i to niedobrze, że wziął Dark Harvesta. No tak, no to będzie więcej biuzerki, no. Tyle. Tak. Jak? To też jest plusem trochę, no bo w sumie ten damage zerki od Rasta nie jest taki duży. No ale ten Rast z Conquerorem jest niezabijalny, bo leczy się miliard. Też prawda. A za czym ja się zbuduję ten Rast? Czy gdzie po chwilę, że po Spirita, czy... tutaj ta podebensa od razu. I Karma i ten jej przyjemny. Będą chyba siege'ować ten mid turret. Ale nie mają minionów, więc to nie wyjdzie. Przecież miałem parę tarot. Lucian nie ogarnął, że nie ma minionów. I... Kai'Sy. No trochę obici teraz. Oxin podchodzi na mida jeszcze. I będzie chyba... nie będzie wyłapany. Tak nie, znowu uciec. Krab mu pomógł. I Veigar idzie. Staje combo. Ale raz... Kane umiera. Kane umiera. Riven też będzie wchodzić od mida. Riven to może szkoda trochę, że Kane umarł, bo za 20 sekund to jest Inferno. Tutaj będzie się niebieski bije o niego teraz. Czyli z inicjacją. Z tego nie ma. No i teraz dobry hook od Thresha, bardzo. Podzielił, jak Mojżesz kurczy tego. Może. Potężny to był hook, potężny. Ściana dostała. No i następny Drake chyba wleci na konto drużyny niebieskiej, bo... Tak. Będą martwy. Dlaczego Karma straszowała? Od hooka od Thresha. A, okej, okay, nie widziałem. Bo przestraszyła się. W sumie dobrze zteszowała, bo dostała fuka i tam była już Luke jeszcze. I dobiegała jeszcze Kai'Sa. Luke ma ulti, no teraz już została wysadzona. Infernal Drake dla niebieskich. Tak, Infernal? Infernal. Mountain. Mountain. Ja
pokazał mi playką Kayvena. Pokazywałem finala, no. Po prostu jeszcze nie ogarnęli takiej potężnej grafiki dla Mountain Drake'a i nie rzucili, że tylko jeden Drake jest. Mamy jak na razie bardzo równą gierkę. W sumie ciężko powiedzieć, że teraz wygra. Baron będzie bardzo ważny. I dobra wizja z obydwu stron. No bo ten niebieskiego teamu bardzo mocno wygrywa, ale no... Bo top lane czerwonego teamu i mid lane czerwonego teamu też wygrywali, więc... No będzie tutaj równo. Mi się wydaje, że Riven będzie w stanie to skadować. Tak coś czuję, że... Będzie mogła wysadzić u nich 2-3 osoby. Też dobrze kooperowała z Thrashem, jakby... Thresh podbił parę osób, Riven by wjechała, no to combo by mogli pociągnąć i rozwalić ten team. To już też jak będą się bić. I trzecia wieża dla niebieskiego. Karma nie widziała chyba control warda. Stała w nim. A bym polecił Karmie przetrzeć okulary w tym momencie. No mówię, LCS-y. To jest... IQ bait. Ewidentnie Karma tak chciała zbaitować przeciwny team, że po prostu... Niebieski team totalnie nie może się grupować, bo będzie przegrywał w teamfightach z czerwonymi. Patrząc na to, że mają Riven, Lux, Thresha, no to taki Darius jest gorszy od takiej Riven w teamfightie, więc no... Powinien iść na side i pushować raczej, niż się grupować. Riven tutaj może zostać wyłapana i raczej to się stanie. No, 3-1, Riven. Zobaczymy, czy to jakiś montaż będzie i ogra. Jednak nie ma montażu. Jednak nie ma montażu. Nie coś puścić się do skrypce. 650 golda. Dla Xena. Tak. Lux bez... Lux Aircon, czemu nie spróbuje? Chyba tutaj nie wierzę chyba w swoje umiejętności. Albo bariera buffersza, żeby spaliła. Ciekawe, no przecież cooldown na RC Lux wynosi 50 sekund. Ale wiesz co, możliwe, że wiedziała, że ma barierę. Wiedziała, że Veigar ma barierę, więc nie chciała próbować. Chociaż to i tak lepiej było spalić tę barierę niż chować tę merkę. Bo ult Lux ma 40 sekund cooldownu w tym momencie. Zobacz. Ale nie jest strata, a bariera ma 180 sekund cooldownu. No tak, 171. U tego Veigara, bo chyba ma inspirację na drugim drzewku, więc trochę skrócone. Tam Eta jest na... gdzie? Oczywiście kontra i Kane z potężnym W. Pomylił się chyba z Shadow Assassinem i zasięg na tym. No, ten mecz troszeczkę nam teraz się zwolnił. Ciekawego się nie dzieje. Ale mi się wydaje, że team niebieski będzie forsował walkę Barona. Bo od Drake'a. Czerwony team powinien się zgrupować i spróbować wykonać jakiś teamfight. No, Kane umiera. Kane jest martwy. Tak, Kane umiera. Kane odwalił teraz głupotę totalną. I jeszcze przy okazji Kai'Sa umarła, ale tutaj Riven próbuje cokolwiek zrobić, zabija Luciana. To byłoby na tyle. Lux. To będzie Baron i Inhibitor raczej. To będzie Baron. Nie, Baron, albo będą chcieli na Hama spuszować całą grę. Mają 20 sekund timery, to jest no możliwe. I to, to jest koniec gry. To jest koniec gry raczej. To jest GG. Chociaż nie, Kai'Sa staje. Mają bardzo miło, mają mało minionów. Nie skończą tego. Powinni iść na Barona. Chociaż Drake'a, nie. Oshena zrobią. Za OHP, żeby zrobić Barona. Mogliby strołować się Baronem. Ale w sumie jungler z diamentu nie skalował Barona po czymś takim?
też jest takie dosyć takie ciekawe, no bo w sumie... No nie gra można na poziomie diamentu, gra na poziomie P2, ale tam ludzie od razu, jest teamfight, 5 osób nie żyje, 4 żyją, to Baron, no. No ale też mieli trochę mało HP, ten Xin też bez many jest trochę. Karma low HP, Veigar też był low HP. Mogliby to bardzo długo robić bez AD Carry. Ale mają dwa Mountainy. Dziwny, znaczy no spuszowanie inhibitor, więc lepsza sytuacja dla niebieskiego. No team czerwony powinien się grupować. Albo wyłapywać właśnie taką Rivenkę na to. Znaczy, przepraszam, Luciana na przykład. Gdyby mieli wizję tam, to by... łatwiej. Cięć się głupio wywalił w tym pierwszym teamfightie. Znaczy no... Tak. Muszą spróbować zrobić jakieś combo, jakiś chain CC na tego Veigara, na tego Luciana. Bo mają bardzo dużo CC-ków. Riven z CC-kami, tutaj Kane ze swoim Q. Lux ze swoim Q. Thresh ze swoimi CC-kami. Mogą bardzo dobre chain CC puścić. Moim zdaniem w sumie... Riven jest w stanie zabić na pewno albo Ciana, albo Veigara na... portować. Ale to jest forsowany Baron. Ale tutaj podejście przez... do Barona. Co zrobi teraz team czerwony? Narys poszuje bota. Czy ma TPK? Kane jest niestety w stanie to ukraść. Nie. I to będzie jeden kaj jeszcze Riven. To raczej będzie koniec. Tak, to będzie koniec chyba. Chociaż mają szansę to wygrać. Kajsa. Oj, to jest teamfight dla czerwony. Witam wycofuje, no i mamy 4 za 1 do 2. Ale Lucian jeszcze z Baronem. A czerwony team jedyne co może zrobić to stopnąć i odpuszować, więc raczej nic z tego nie wyciągną. Były puste kille. Ja też nie ma i nie widać. No. Dobrze to, że usunęli Nashora z 4 przeciwników, tylko Lucian z Nashorem. Jeśli wysadzą Luciana, to będzie po Baron buffie i tak naprawdę nic z tego Barona nie wyjdzie. Jeszcze będą mieli te 4 kill. No tak. Jeszcze shutdowny. Jakieś shutdowny w ogóle poleciały? No nie zwróciłem uwagi. Tak, na Xinie. Lucian na topie z Xyzao, będą poszywali Towera. Bo Kajza podchodzi, mają wizję na Kajzie. Lucian podchodzi do Kajzy, czy Kajza ucieknie? Kajza jest martwa. Nie, nie ucieknie. Kajza martwa. I to będzie... Teraz to może być koniec, tak szczerze. Tutaj też warto zauważyć Vision Score Kayna. Który wygląda jak żart trochę. Jakbym widział moich juniorów na Platynie 2. Coś w tym stylu. Naprawdę! No, Kajsa też odwaliła głupotę, bo weszła do dżungli, nie mając totalnie wizji w niej. Ja chyba nie spodziewała, że będę mi w końcu wizję postawił. Naprawdę. Ale to jest koniec, niestety. No. Kane umiera. No i PTND wygrywa. Koniec meczu. Mecz na pewno nie był nudny. Główną przewagą tego 2-1-1-5 w killach. Główną przewagą w sumie teamu niebieskiego było to, że lepiej się farmili, o wiele. Vision score, przewagę Jumpera i chyba przewaga. Taka ciekawostka, Lux zadała największy damage w grze. Dziwię się. No 25 tysięcy do Luciana później. Zobaczcie sobie jeszcze statystyki, to jest... Statystyki mamy grafa ładnego tutaj. Jest największy, później był tylko Lucian i to 6 tysięcy damage'a mniej miał. A dopiero za 20 minut będzie kolejny. Kto tam będzie grał? Bobry? Kontra? Zaginione plemię.
Zaginione plemię. Okej. Okay. Czyli przegrani z tego meczu. Tak, tak. W sumie możemy przyjść do... Czy jeszcze są ludzie? Są. Grało TND. Będziemy sobie tutaj grać. Mhm, tak. Tak, tak. Dobra. User was moved to your channel. Halo, halo? Analizę. Dzień dobry. Siema, siema. No, jak po meczu, no, jak tam, jak się grało? No, dobrze się grało. Fajnie było. przyjemny meczek, podobał mi się. A trudno czy łatwo? A ogólnie to źle zapisaliście naszą nazwę drużyny. To skierować do głównego, naprawdę ja nic nie mogę zrobić na Twitchu. Naprawdę. Znaczy nie, no to... A bo to nie ma z tym problemu, nie, ale... A, PTMD tak jest wpisane. Przyszłość. PTMD. No. To za chwilę opieprzę organizatora tutaj za to. Ale to nie trzeba, to tylko tak na przyszłość, nie, żeby nie było potem spiny czy coś. Nie no, spoko. Że nie ten team grał. Rozumiem. Niestety organizatorka tutaj jest na poziomie... No, a jak nie gorzej. Więc tak. A mogę kogoś pozdrowić? Oczywiście, oczywiście. Pozdrawiam Szymona Szelonga, mojego kolegę. Dziękuję. Dzięki do tego za... Nie ma za co, nie ma za co. A ogólnie to kiedy się dowiemy, czy gramy dalej? Jak wygrać następny mecz. Ale nie mamy następnego meczu. Dzisiaj nie, ale za tydzień. A, okej, okay, dobra, dobra, dzięki, cześć. Cześć, cześć. User disconnected from your channel. Bobry poległy w pierwszym meczu. Zobaczymy, jak się pokażą w drugim. No co, mamy 12 minut przerwy. Puszcza muzykę. Widzimy się za 12 minut i trzeba opierdolić nasze organizatora.
Witamy po przerwie. Mecz. Mecz teraz z Bobry kontra. Zaginione plemię versus Bobry. Wronek mi się też pierdoli giereczkę. Zinjadem. Dobra. I poszedł. Poszły bany. Sylas i kurwa Jarvan. Okej. Okay. Rozumiem. To chyba nie widzimy żadnych target banów. Z? To już tak... Ciekawie. Ja bym tutaj tą Riven zbanował, bo... Nie działała w tamtym meczu. Ciekawe, czy w ogóle... Tak nie wiem, oglądało ten mecz. Chyba nie. No i a? Riven. Poszedł ban Riven. Pytając, to to chyba oglądali. Chyba oglądali. Chyba było oglądane tutaj porządnie. Bo tylko ta Riven coś robiła w tym enemy teamie, to chcę ją wyłączyć. Ja bym zbanował Kane'a, dlatego, żeby nie piknął nikt. Yasuo! Yasuo. Yasuo ban. Też wątpię, żeby ktoś Yasuo pikował, ale... No jak to woli. Ja myślę, że oni by chcieli, żeby Yasuo piknęli albo Lee Sin'a, bo w sumie to na tym poziomie raczej nikt nie potrafi tym za dobrze grać. Więc łatwo to by było, byłoby to skontrować. Pierwszy ban Sejuani. I teraz pytanie, czy to jest Sejuani na topie? Może pod AD? Wątpię. Jak gościu gra... Nie, to nie, to Borek grał z... Bronek grał z Injet, dobra. Teraz z Smite'em. O, znowu widzimy Lux. Tutaj... Dinio, największy damage na tym meczu. Znowu trash. Lux trash, no... No! Czerwona drużyna chyba leci taki sam team. Prawie taki sam, no Riven już nie piknął, nie? O, to prawda. Piknął Singed'a. Tak. To będzie Singed, to będzie Singed. Bronek dawaj, nie. Wierzę w ciebie. A jednak chuj, Bronek gra na AD Carry. Ajajaj. Nie, co jest, kurwa, Xerav na midzie, Tkeren na topie. Co tutaj się odpierdziela? Albo Xerav AP Carry. Albo Xerav support. Tak. Taka ja opcja też jest. Wszystko może się zdarzyć. Dobra, uznajmy, że Xerav po prostu będzie na dżungli i chuj. Szybko się zmieni. No Bronek. Zobaczymy, jakie AD Carry piknie niebieska drużyna, bo... No jak piknę jakąś Kai'Sa czy coś tego typu, to będą mieli praktycznie full AP team. Wayne. Okej. Okay. Wayne Sejuani. Dobra kontra. Gdzie? Tylko czy pikowanie w Wayne, kiedy nie wie się, jaki enemy AD carry będzie, to jest dobre? Bo mogą piknąć jakiegoś Dravena, jeśli ktoś tam ogarnia, no i zniszczą ich na lane. Rek'Sai, to był ban typu pod metę. No tak, Rek'Sai jest teraz OP. Ale czy zbanują Kayna? Nie no, skoro mają już dżunglera, to nie wiem po co mieliby banować Kayna. Żeby ich teammate nie piknął, bo zintował ostatnią gierkę. Zaira. Target ban bardziej. Bo ktoś bardzo nie lubi Zairy. Taka opcja. No, ta Zyra by niszczyła tą Bane na Bane, więc... I dalej zbanowany. Ciekawe. No i teraz The Foxymus. Nie. I znowu widzimy tego... Nie, nie, ZK! Tak, kurde! Znowu ten firmowy Kane. Może posłuchał chociaż naszych rad i weźmie tego Conquerora chociaż. Miej nadzieję. Nowy follower. Nie wiem kto, nie wiem dlaczego, ale follower nam. Dziękujemy. Proszę, niech on nie bierze Dark Harvest na tym Kane'ie. Pagam. Brandzik. No i Brand. No, Bane będzie miała trudno farmić przy Randzie. Zobaczymy jeszcze, jaki AD carry będzie spikowany. Albo to jest zapewne Brand Xerav na bocie. To jest Brand Xerav na bocie. Brand, to jest... Brand i Raf na bocie. Bronek zaskoczył. Streama ja waliło ogólnie, bo ta... Albo z ciała? Nie, altabowałem. Nie. Tabing był. Spokojnie. I Jax! Albo... No tutaj. Nekton. No będzie miał ciężkie życie chłopak na Kennena. W pierwszych poziomach. Ale... Dosyć ciekawa kompozycja od zaginionego plemienia. No widać, że przemyśleli jednak trochę ten draft. To nie jest chyba pikowanie, tak o. Brandy Xerav. Chyba to może być potężny. No mają zajebiste teamfighty mają z Irelią, Brandem, Kennenem, Sejuani. No teamfighty będą rozpierdalać. Nie mogą się grupować czerwoni.
Czerwoni będą musieli polegać na splitpushowaniu i graniu, nie wiem, 1 przy 1, chociaż wątpię, że wiedzą w ogóle, że takie coś istnieje. Ale no. Nie powinni się panowie grupować, bo w teamfightach będą dostawali w pierdziel. Ale to było kurwa brutalne trochę. Aż miło się tego słuchało. No. Zobaczymy, czy tutaj ten Renekton z tym midlanerem, czy to da radę, czy to wykeruje, no bo w ostatnim meczu jedyny, że farma padała, to wizja od Kane'a była taka, że jej nie było. Niestety. Prawda. Nie wiem nawet, czy Kane zmienił trinketa w tamtej grze. Lepszy po prostu. Zobaczymy, może się Kane poprawi w tej grze. Może farma naszego AD carry z czerwonego teamu się też poprawi. Od 40 CS-a do tyłu. Być. Przepraszam bardzo. Irelia, Brandzik, Seraf, Kensy. Ja widzę, że tutaj to będzie win raczej dlatego. Tak po samych pikach się tak patrzę. To... No draft jest wygrany raczej po stronie niemieckiej. Ale no kurde, ci powiem. Jestem ciekaw, nie? Przekrytowałem tylko Xerafa na to najlepiej. Tylko, że widzę, co się dzieje na bocie, ale zobaczymy. Może top lane będzie ciekawy, może będą ganki od Kane'a, może Sejuani będzie gankowała. Nie wiemy. Wiesz co, top lane raczej nie ma szans ani jeden drugiego zabić, ani drugi pierwszego, bo no, Kennen może łatwo uciec od Renekrona, jeśli będzie widział, że Renekron próbuje zengage'ować z podwójnego E. Więc tutaj zależy od tego,